Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do załogi Radia Wnet na patronite.pl/radiownet. Kapitan Łukasz Jankowski jest w swoim domowym studiu, ale my mamy połączenie z pędzącym do telewizji Ireneuszem Zyską, wiceministrem, byłym wiceministrem klimatu, posłem Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze, witam słuchaczy Radia Wnet. Muszę sprostować, pełnię nadal swoje obowiązki i jeszcze pan premier nie odwołał mnie z mojej funkcji, także nadal wiceminister klimatu i środowiska. Awantura o wiatraki to jest tytuł z Gazety Wyborczej, a tytuł z Gazety Polskiej: jeszcze nie rządzą, a już obniżyli wartość Orlenu. Komu zależy na obniżeniu wartości Orlenu i uderzeniu w jego stabilność finansową? Daniel Obajtek, prezes koncernu. Pomysł opozycji dotyczący zamrożenia cen energii dla gospodarstw domowych i instytucji wrażliwych na koszt koncernu. Panie ministrze urzędujący, jeszcze jaki jest komentarz do tej awantury o wiatraki? To jest iście szatański pomysł Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 na to, żeby w tak ważnej ustawie, która ma na celu ochronić odbiorców energii w Polsce, zarówno gospodarstwa domowe, odbiorców indywidualnych, ale także szerzej ma ustabilizować rynek na następny rok poprzez mrożenie cen energii, żeby do tak ważnego projektu ustawy po cichu wrzucić przepisy, które skrajnie nieodpowiedzialnie liberalizują możliwość realizacji inwestycji wiatrowych. I to te przepisy też dotyczące mrożenia cen mają się być sfinansowane tylko i wyłącznie przez Orlen, poprzez odpis 15 miliardów złotych z rynku gazowego. I dwa aspekty, o które zapytał pan redaktor, są tutaj niezwykle interesujące. W czyim to jest interesie? Bo na pewno nie jest to w interesie Polaków, nie jest to w interesie Polski jako polskiej gospodarki. Zatem jeśli nie, ja zaraz to krótko udowodnię, zatem jeśli nie, to jest to w interesie firm zewnętrznych, kapitału międzynarodowego, lobbystów, a być może nawet Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050, której kampanie wyborcze, istnieje takie domniemanie, mogły być finansowane właśnie przez te grupy finansowe, na którym zależy na tym, aby to prawo zmienić. Zobaczmy, to jest jedna z pierwszych ustaw w tym nowym Sejmie i już tak skrajne rozwiązania, które uderzają w polską gospodarkę, uderzają w polskich obywateli. Jeżeli pan pyta o wiatraki, już wczoraj bardzo dużo komentarzy na ten temat było w mediach, ale przechodząc do szczegółów, tutaj jest propozycja skrócenia odległości od zabudowy mieszkaniowej nawet do 300 metrów, czyli tuż za oknem będziemy mieć możliwość postawienia wiatraka. I co się jeszcze okazuje? Państwo proponują, żeby, bo już się tłumaczyli wczoraj nawet pan Budka z panią Henik-Kloską, zrobili konferencję prasową, że nie, żadnych wywłaszczeń nie będzie. Ale przepraszam, jeżeli czytamy literalnie przepisy, które zostały wprowadzone do tego projektu ustawy w artykule, zmiana artykułu 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z artykułem 112, żeby takie inwestycje wiatrowe kwalifikować jako inwestycje celu publicznego, to daje możliwość właśnie wywłaszczenia nieruchomości dla prywatnej inwestycji. Oczywiście inwestycja ta będzie generować energię elektryczną, energię odnawialną, ale takich rzeczy nawet prawo europejskie nie pozwala na to, bo w dyrektywie RED III, która miesiąc temu dosłownie została przyjęta, ogłoszona, jest pojęcie nadrzędnego interesu publicznego, czyli przyspieszona ścieżka realizacji tego typu inwestycji, ale bez żadnych wywłaszczeń. A tutaj jest otwarta furtka do tego, żeby te wywłaszczenia jednak mogły być. Mam nadzieję, że projektodawcy tego projektu ustawy się z tego wycofają, tak jak zapowiedzieli, bo to jest absolutny skandal. Ponadto
liberalizacja przepisów w zakresie bezpieczeństwa, konserwacji tych urządzeń. W obowiązującym prawie, które myśmy wprowadzili, są przepisy, które nakazują, aby serwisowanie takich urządzeń i przede wszystkim nadzór nad budową odbywał się przy udziale certyfikowanych specjalistów, którzy mają z Urzędu Dozoru Technicznego przeszli odpowiednie szkolenia. Tutaj to wszystko jest zniesione. Przy inwestycji w zakresie repoweringu, czyli stara turbina, powiedzmy, która pracuje już 15-20 lat, zużyła się, wymieniamy ją na nową i państwo sobie winszują w tej ustawie, aby odstąpić od oceny oddziaływania na środowisko zakończonej decyzją. Tylko żeby w ramach tej starej decyzji sprzed kilkunastu, może 20 lat postawić nową turbinę 4-5 razy większą, która będzie miała jak gdyby tą decyzję starą o oddziaływaniu na środowisko. Przybliżenie się do parków narodowych na 300 metrów, do rezerwatów przyrody, a do parków krajobrazowych nie ma żadnej odległości. Dziwię się, bo ten projekt ustawy podpisała między innymi pani Urszula Zielińska z Partii Zieloni, która jest również w Koalicji Obywatelskiej, a jeszcze wiosną tego roku, w marcu, kiedy procedowaliśmy projekt ustawy w parlamencie, to właśnie ona protestowała i mówiła, że musi być od parków narodowych odległość 10 ha, od rezerwatów przyrody minimum 500 metrów i zresztą to było też zgodne z naszymi propozycjami, zatem takie odległości zostały wpisane do ustawy, która obecnie obowiązuje. Teraz idą po prostu po bandzie, mówiąc kolokwialnie, chcąc otworzyć rynek dla inwestycji wiatrowych bez żadnych ograniczeń, a jeszcze ważna rzecz, przybliżenie się bez żadnej odległości do sieci najwyższych napięć. Panie redaktorze, drodzy słuchacze, jeżeli tak blisko wybudujemy wiatrak o mocy 5-6 MW, jego oddziaływanie może być tak duże, że może nawet w jakichś warunkach atmosferycznych, wiatr, śnieg, grad, oblodzenie i tak dalej, dojść do zerwania linii najwyższych napięć. To są gigantyczne straty dla gospodarki. Nie muszę tego tłumaczyć. Państwo, ja mam wrażenie, że tą ustawę pisali albo skrajni lobbyści, którzy widzą tylko interes w budowaniu wiatraków dla samego budowania, żeby na tym zarabiać, albo po prostu jacyś aktywiści ekologiczni, którzy nie mają pojęcia o energetyce i tu są skrajne rozwiązania, to jest bubel prawny. Po prostu nie możemy się zgodzić na tą ustawę i mam nadzieję, że Sejm pójdzie po rozum do głowy, bo jednak nawet w tych klubach Koalicji Obywatelskiej czy innych ugrupowań polskim PSL-u są jednak ludzie odpowiedzialni, którzy nie pozwolą na to, aby takie skrajnie złe zapisy ustawy wprowadzić w życie. Szatańskość tego pomysłu polega na tym, że gdyby przeszedł przez parlament i senat i trafił do prezydenta, a prezydent by zawetował, wtedy nici z dopłat dla gospodarstw domowych, nici z polityki energetycznej na rok 2024. Krótka odpowiedź, panie ministrze, tak czy nie? Dokładnie tak. Tak zacząłem moją wypowiedź. To jest szatański projekt, dlatego że właśnie to jest już zapisane tutaj na początku, w sposób zaowalowany szantaż wobec pana prezydenta, że nie mógł takiej ustawy zawetować, ale gdyby prezydent nie zawetował tej ustawy, moim zdaniem szkody dla gospodarki byłyby znacznie większe, też w kontekście finansowania mrożenia cen tylko przez Orlen, a tutaj kompletnie został pominięty sektor prywatny. My wprowadziliśmy rozwiązania, które pozwalają na to, aby rozłożyć proporcjonalnie na cały rynek, zarówno sektor gazowy, jak i sektor energetyczny, spółki obrotu zajmujące się handlem energią, aby zrównoważyć. W tej chwili tutaj widzę, że jest chęć zamordowania, oczywiście mówię to w przenośni, Orlenu, doprowadzenia do obniżenia wartości. Zresztą to już się wczoraj wydarzyło na giełdzie. Spadek o 5,5 miliarda złotych wartości akcji Orlenu. No i zapowiedzi, to się wpisuje w wcześniejsze zapowiedzi opozycji do tego, aby Orlen rozbić na mniejsze spółki, sprywatyzować. No to, co udało nam się zbudować, tak wielkiego czempiona, jedną z największych spółek gospodarczych, która się dynamicznie rozwija w Europie i na świecie, zdobywa nowe rynki. W Oberstdorfie będzie Orlen Arena przez 4 lata. To jest symbol tej potęgi, która się rozwija, też siły gospodarczej, a teraz jest dążenie do tego, żeby to zniszczyć. I
takie pytanie może, które odpowiedź sama się nasuwa, ale w czyim interesie działa Donald Tusk? To jest największy szkodnik polskiej polityki. Mówienie o tym, że to Platforma Obywatelska jest partią niemiecką, nie ma w tym żadnej przesady. Społeczeństwo polskie w ostatnich wyborach zostało po prostu oszukane. Ludzie wybrali kogoś, kto będzie działał na szkodę Polski, zamiast budować potęgę gospodarczą i dobrobyt Polaków. Strasznie smutna konstatacja, ale mam nadzieję, że ta sytuacja się zmieni, że jednak również w tych ugrupowaniach, szczególnie Polskim Stronnictwie Ludowym, będzie jakaś refleksja nad tym, co się dzieje, bo tu już mamy sygnały bardzo niebezpieczne. Jeśli zostaną zrealizowane te zapowiedzi, to mogą być bardzo negatywne konsekwencje dla Polski i Polaków. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 7:42 i teraz pędzimy do Podkowy, do domowego studia Łukasza Jankowskiego, za którym, i mogą to Państwo zobaczyć na kanale YouTube, za którym jest dużo książek i mikrofon Radia Wnet i uśmiechnięty, albo prawie uśmiechnięty Łukasz Jankowski. Łukaszu, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Słyszeliśmy i mam nadzieję, że słyszałeś, jak w ostrych słowach Ireneusz Zyska opowiedział na temat ustawy, którą właściwie wczoraj jako pierwszy analizowałeś w studio w Radia Wnet. No i trudno, żeby było inaczej, chociaż sprawa ma dwa tory, oczywiście i ten tor legislacyjny, który jest cały czas niejasny, i oczywiście bardzo ważny tor polityczny. Jeżeli chodzi o analizę samej ustawy, to ona już jest dość dogłębnie analizowana, można ją znaleźć w sieci. Najwięcej wątpliwości budzi część artykułu 6, która mówi o wywłaszczeniach, czyli przyznaje budowie wiatraków taką prawną formułę budowy celu publicznego, a taka budowla pozwala na wywłaszczenia z prywatnych nieruchomości. No i są sprzeczne opinie prawników. Część prawników podkreśla, że to nie będzie możliwe, ale są też głosy bardzo poważne, że tak się właśnie będzie mogło dziać. Zapis jest przynajmniej niejasny, a być może daje te możliwości wywłaszczenia, ale o tym będziemy już, o tym już dużo było mówione. Ciekawa jest otoczka polityczna. To, że będzie to wrzutka, to, że Koalicja Obywatelska razem z partią Szymona Hołowni i z PSL-em, który tutaj też odgrywa swoją rolę wbrew pozorom dość istotną, to, że będzie to wrzucone do projektu, który zamrozi ceny energii, to już było ustalone gdzieś późnym latem, wczesną wiosną, że to jest optymalny sposób, żeby przepchnąć ustawę wiatrakową takim legislacyjnym szantażem. Warto pamiętać, że nieraz, i zresztą słusznie, zżymała się opozycja na to, kiedy Prawo i Sprawiedliwość dokonywało szerokich zmian, że ustawa była o czymś i do niej dodawano zmianę w zupełnie innej ustawie, żeby szybciej procedować albo żeby coś przykryć, ale mówiąc szczerze, ja nie pamiętam, żeby Prawo i Sprawiedliwość robiło zmiany tego typu kalibru. Kiedyś chodziło o odwołanie prezesa URE, chodziło o takie jednostkowe rzeczy, które nie wpływały na los i życie dziesiątek, setek, a może i milionów polskich obywateli, dziesiątek tysięcy oczywiście, lub milionów polskich obywateli, więc to jest oczywiście nowa jakość, tak? To jakby porównania do też nie najlepszych praktyk legislacyjnych Prawa i Sprawiedliwości chyba nie mają miejsca, bo kaliber jest duży. Ustawa jest tak napisana, że już wczoraj posłowie Platformy złożyli poprawki. Tych poprawek pewno będzie więcej. Wczoraj w telewizji Polsat News Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał, że będą ustawy, że będą poprawki, że na pewno nie będzie obowiązał ten limit, który jest w ustawie wpisany i stoi jak W, czyli 300 metrów od domów wielorodzinnych, 400 metrów od domów jednorodzinnych. Na tym byli podobni.
podobno, przynajmniej tak mówili mi także posłowie, wczoraj w Sejmie z tymi rozmawiałem, posłowie opozycji, byli zdziwieni tym, także posłowie Platformy, ustalenia były inne. Skąd, na jakich warunkach, dlaczego pani Hennig-Kloska nagle wpisała 300 i 400 metrów? To jest wytłumaczenie w Gazecie Wyborczej, że 500 metrów... Oczywiście, Gazeta Wyborcza zawsze wyborcza. Nie, ale 500 metrów jest wystarczającym kryterium. Niespecjalnie zależało nam na skracaniu tych dystansów. Wiedzieliśmy, że to może doprowadzić do otwarcia nowych konfliktów i sporów w sprawie lokalizacji farm. Niemniej jednak politycy, głównie Polski 2050, przeforsowali kryterium 300 metrów. Słyszymy od jednej z osób zaangażowanych w projekt ustaw, czyli polityką Szymona Hołowni. Zależało na tych 300 metrach, ale te 300 metrów to też moim zdaniem jest wrzutka po to, żeby się skoncentrować na 300 metrach, a nie zobaczyć tego wszystkiego innego, co jest wokół tych 300 metrów zapisanych, między innymi możliwość wywłaszczania, ale też, żeby nie zobaczyć tego Orlenu, bo ten Orlen, który stracił 5 miliardów na giełdzie, też jest bardzo ważnym elementem tej polityczno-ekonomicznej układanki. I też jest w tej ustawie, są takich wrzutek, wydaje mi się, było więcej, sprawa mniejszego kalibru, ale wczoraj bardzo mocno rozgrzała na chwilę polską scenę polityczną. Jeden z dziennikarzy, ekspertów wrzucił na media społecznościowe informację, że projekt został, że plik tekstowy w Wordzie, w którym została złożona ustawa na sejmowe strony, jest własnością osoby, która nosi imię i nazwisko, to samo jak jeden z prawników Międzynarodowej Kancelarii Prawnej obsługującej inwestycje OZE. No i się zagotowało. Politycy PiS-u pisali, dziennikarze pisali, że to już jest całkowita kompromitacja, że już nie tylko lobbyści być może tę ustawę pisali, ale oni ją składali fizycznie do Sejmu. Potem się okazało, że ten pan to jest pracownik Kancelarii Sejmu i dzisiaj będą państwo słyszeć, że nie ma afery, ponieważ to nie lobbysta tą ustawę składał fizycznie, to nie do lobbysty należało autorstwo pliku tekstowego, który znalazł się w Sejmie, więc żadnej afery nie ma, bo to przecież lobbyści tylko myślą, że pisali, ale nie składali, więc ale absolutnie afery nie ma. I to dzielenie linii obrony, tu taka trochę koza wprowadzona i wyprowadzona. Pytanie, na ile ta linia obrony się utrzyma, została od razu podchwycona przez polityków opozycji i ich zwolenników, że to nie ma żadnej afery, bo nie lobbysta osobiście składał tą ustawę, tylko pracownik Kancelarii Sejmu. To, co jest ciekawe, że wszystko to się dzieje w czasie pierwszego posiedzenia Sejmu 10. kadencji. Łukasz Jankowski w studio domowym, jeszcze w Podkowie, jeszcze pije domową herbatę, ale o 10 będzie kawę. Tu w studio kawę przy krakowskim przedmieściu. Łukaszu, bardzo serdecznie o ile zdążę. Dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia. 7:48.